Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Przez te wszystkie święta, nie święta, sylwestry, tak dawno mnie nie było w Hearthstone, że za bardzo nie wiem, o co chodzi. Niemniej jednak dzisiaj sobie pogramy w arenę naszym paladynem. Z tego co pamiętam, mamy 6-0? Tak? Tak, mamy 6-0, czyli jak widzimy, idzie nam całkiem nieźle. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze pojedynki także zakończą się naszymi wygranymi. Myślę, że standardowo zagramy sobie dwa razy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, tak dawno nie grałem areny, że już nawet nie za bardzo pamiętam, jaką mam talię, ale w moim przypadku to nie jest nic nowego, bo często właśnie tak wygląda granie areny w moim przypadku. Tymczasem mamy pierwszego godnego przeciwnika, którym jest Garrosh Piekłorycz, czyli wojownik. Zwycięstwo albo śmierć! Będę walczyć z honorem. O, już nie ma szczęśliwej zimowej uczty, jaki smutek. W sumie to nie jest taka zła ręka początkowa, ale myślę, że... Dobra, zostawimy, zaryzykuję. Miałem ochotę wymienić Murloka Rycerza na coś... A nie, jednak jeszcze jest szczęśliwej zimowej uczty. Miałem ochotę wymienić Murloka na coś innego, co ewentualnie mógłbym w pierwszej, w drugiej turze użyć. Ale jednak nie. Jednak zdecydowałem się go zostawić. Mam nadzieję, że to była dobra decyzja. Jak widzi, mój przeciwnik nic nie zrobił, więc tragedii nie ma. Chyba ma bardzo słabe rozdanie, skoro w drugiej turze także nic nie zrobił, to ja, korzystając z okazji, wystawię konnego Argentu. Mam już dwa stwory z boską tarczą po mojej stronie, więc myślę, źle nie będzie. Jak znowu nic nie zrobi, to w kolejnej turze mogę ewentualnie Murloka wystawić. Jednakże z nim wolałbym chyba do szóstej tury poczekać, żeby od razu użyć go razem z Hero Power. Dobra, tak zrobiłeś. Na szczęście golema się mogę bardzo łatwo pozbyć, a zrobimy to w ten oto sposób. Atak na konnego, golem do widzenia. Zmień zdrowie i atak, może być przydatne. Na tym stworem w międzyczasie dobierzemy sobie karty. I teraz mój przeciwnik ma zagadkę, czy lepiej zniszczyć stwora z 5 punktami ataku, czy lepiej skupić się na minibocie, który co turę będzie mi dobierał kartę. Omin go! Kurczę, niedobrze! To jest chyba najgorsza z możliwych sytuacji. To ja myślę, zrobię tak. Wystawimy Kwaldira. Czyli kolejnego stwora, który motywuje mojego przeciwnika do tego, żeby go jak najszybciej zniszczyć. Jeżeli Kwaldir przeżyje, to kolejną turę będziemy mieli super fajną, bo wystawimy Murloka, użyjemy Hero Power. Mało tego, że dostaniemy drugiego Murloka, to jeszcze Kwaldir nam się bafnie. No niestety nie wyszło, ale plan był dobry. Nie do końca się udał, ale... Myślę, że... Plan do najgorszych nie należał. Dobra, zrobimy tak. Hero Power używać nie będziemy, po prostu rzucimy bańkę mojemu Murlokowi. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź mojego przeciwnika. Przypuszczam, że broń zmarnuje na mojego ekranowego minibota, aczkolwiek już nam sporo kart podobno... O nie! Nie, tylko nie Murloka, fatalnie. No to był chyba najgorszy możliwy bombardier, jaki mógł mnie spotkać. Ha. Ha, i co teraz? Dobra, zrobię tak. Wystawię mikromaszynę. No i tyle, ale powiem wam, że jednym obłąkanym bombiarzem zabił mi cały stół tak naprawdę. Dlatego to było fatalne. I co teraz? Pomyślmy. Dobra, wystawię panią jeziora. Bombiarza w razie czego mogę zniszczyć, więc tragedii nie ma, dlatego też pana się pozbędziemy. Dobra, zabijemy kraba, ale to mi nic nie daje, bo teraz pewno swoim obsydianowym niszczycielem zniszczy... Kurczę, kolejna broń. Serio?
Ojojoj, coś czuję, że ten jeden obłąkany minibot będzie kosztował nas wygranej. Całej. Cudownie. Dobra, kolejny krab po stronie przeciwnika. Dobra, dobierzmy sobie kartę. Mamy pandę. To wystawmy taunta i w sumie tyle. Ale nie ukrywam, jest słabo. I to wszystko przez jedną kartę mojego przeciwnika, która była dla mnie wyjątkowo niefartowna. Okej. Ojojoj, teraz jego sporo bafnie. Oj, to zaboli. To zdecydowanie zaboli. Ojojojojoj, co teraz ja mam zrobić? Szarża mnie nawet nie uratuje, bo ma głupek taunta. Mogę zrobić tak, nauczycielka purpurowych. Zamienić jego atak na życie. Możemy wystawić minibota, ewentualnie użyć pieczęć mistrzów na coś. Dobra, niech będzie na to. No i w sumie tyle. Ale już tutaj nic sensownego bardziej nie wymyślę. Czy ja mam w talii konsekrację? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Aczkolwiek wydaje mi się, że mam. Ojojoj, słabo. Bardzo słabo. No to masz problem. No, a żebyś wiedziała, że mam problem. I to nie mały. Ojojoj, konsekrację poproszę. Mamy golema. Którego mogę teoretycznie użyć, żeby coś tam poczyścić. Dlatego to zrobimy tak. Tyk. Tylko, że to się ciągle buffuje. Broń w gotowości. Tyk. Golem. Zabijemy kraba. Cofniemy golema. Nie, no ja nie mogę już tego wygrać. Dobra, koniec. Jak widzimy, pierwsza walka nie do końca poszła po mojej myśli, ale myślę, że głównie dlatego, że ten bombardier wtedy wyczyścił cały mój stół. Ewentualnie skopałem coś w międzyczasie, co także jest bardzo prawdopodobne. Tak, pod ostatnim filmem ktoś stwierdził, że bardzo dobrze mi idzie paladynem. Mam tylko nadzieję, że nie wykrakał tego. I że teraz nie pójdzie mi wręcz przeciwnie. Coś czuję, że tą poprzednią walkę z wojownikiem mogłem rozegrać znacznie lepiej. No ale dobra, nie ma co rozpamiętywać, gramy kolejny pojedynek. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem uda nam się wygrać. W sumie mam sporo golda, jak tak patrzę. Moglibyśmy jakieś pakiety kart sobie kupić. Ale to myślę, jak skończymy już całą arenę, to zrobimy sobie super opening 10 pakietów na przekrzyż. Nawet nie, będzie 4 za golda plus 1 z areny. Dobra, drugim przeciwnikiem naszego Utera jest Valyra Sanguina. Trochę mi szkoda tej poprzedniej walki. Myślę, że mogłem ją lepiej rozegrać. Będę musiał tutaj na nagraniu zerknąć, co tam właściwie mogłem lepiej zrobić. Tymczasem zaczynamy pojedynek. Ręka początkowa znowu nie wygląda najgorzej. Nasz przeciwnik wbił legendę. Czyli na pewno nie jest jakimś żółtodziobem. Tym bardziej spotkaliśmy go na 6 wygranych, więc zapewne talię ma nie najgorszą. A propos poprzedniej walki, to często spotyka się zdanie, że wojownik jest słaby na arenę. Widać jednak jakoś dał radę. Bo skąd tarczę zdejmie? Tak też myślałem.
Ale przynajmniej nic więcej w tej turze nie zrobił, więc nie jest źle. Dobra, wystawimy sobie skarabeusza. Co mi się z niego może przydać? Pajęczy czołg? Myślę, że weźmiemy pajęczy czołg. Bo to była najlepsza z tych trzech jednostek do wystawienia na trzecią turę. A jako, że akurat nie mam za bardzo co w trzeciej turze wystawić, to myślę... Pajęczy czołg nie jest takim złym pomysłem. Okej, zrobiłeś tak. No to my tego stwora się pozbędziemy. I utrzymując przewagę na stole, wystawimy pajęczy czołg. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał jak go zniszczyć i w kolejnej turze mogę wystawić nauczycielkę purpurowych, ewentualnie panią jeziora. Okej, tak zrobiłeś. To ja wystawię... A niech będzie tam. Jak doszedł, to go użyjemy. W razie czego uchroni mnie przed jego gnomką wynalazcą, więc myślę, nie jest źle. Okej, co teraz? Cios w plecy? Nie. Jednak będzie buffował swoją broń. Niedobrze. W sumie sporo punktów obrażeń już przyjął na twarz, jak tak patrzę. No właśnie, badaj. Okej, mamy smoka. Teoretycznie mógłbym dobrać kartę. Ale myślę, że zrobimy inaczej. Niech będzie... Co tu wziąć? Dobra, niech będzie nauczycielka purpurowych. Rzucimy buffa na mojego pająka. I teraz będzie mój przeciwnik miał zagadkę, co zniszczyć. I zrobimy tak. Mam młot gniewu. Myślę, że się może przydać. Teraz przypuszczam, że w kolejnej turze zniszczy swoim stworem mój czołg, a nauczycielkę purpurowych nie wiem, czy będzie miał jak zniszczyć. No, nawałnic... No, można i tak. Nie wziąłem niestety tego pod uwagę. Jak widzimy, ma smoka w talii. Nawet w dłoni, czyli jeszcze lepiej. Teraz mam tylko nadzieję, że to nie będzie żaden legendarny smok. Na wszelki wypadek strażniczkę Uldamanu z młotem gniewu mam na 8. turę, więc... Nie ma co panikować. Dobra, wystawimy panią jeziora. Głównie po to, że... Głównie dlatego, że ma 6 punktów życia, więc nie jest tak łatwo ją zabić. O! Dzień dobry! Co prawda nie jest to smok, ale całkiem spory stwór po stronie przeciwnika. I teraz właśnie myślę, czy by przypadkiem na niego strażniczkę Uldamanu nie zużyć. Pomyślmy, pomyślmy. Mógłbym dobrać kartę, no ale w zasadzie co by mi to dało? Chyba niedużo. Mógłbym się podleczyć, ale też się nie opłaca, więc po prostu zrobię tak. Zrobię tak. Użyjemy Hero Power i na face. Liczę na to, że nie ma żadnego buffa do ataku. Szkoda w sumie, że mistrz miecznictwa nie buffnął mojej pani jeziora. Wtedy za jej pomocą mógłbym zniszczyć robala mojego przeciwnika. A tak to nie... O! Super! Jak widzimy, bestię także ma w dłoni. Odnoszę wrażenie, jakbym grał z jakąś talią na Constructed, bo mam za każdym razem dokładnie to, czego potrzebuję. Taunt 8 na 8. No fajnie, że taunt 8 na 8, no ale co ja mam z nim zrobić? Mogę tutaj pomiędzy postawić obrońcę Argusa. Zniszczyć tą jednostkę. Mamy ogra. No i w sumie zakończyć turę. Z tymi tauntami 8 na 8 i z tymi smokami to mój przeciwnik wyskoczył jak Filip z konopi. Bym wiedział, że zaraz mi coś takiego podaruje, to bym zachował jednak strażniczkę Uldamanu na to. Tymczasem mam problem. Niestety równości w talii, z tego co pamiętam, nie ma. Więc jest słabo. Konsekrację mam, ale konsekracja stwora z 8 życia i tak nie zabije. Dobra, mamy rozwiązanie zagadki, jakiego smoka mój przeciwnik miał w dłoni. I co jeszcze? I mamy także odpowiedź, jaką miał bestię w dłoni. Ojojoj, teraz by mi się konsekracja przydała. Smok konsekracji bym praktycznie całe pole mu wyczyścił.
Nie, no to nie jest konsekracja. No bierzmy kartę. Mamy dar mocy. W sumie spoko. W tym momencie mi się akurat ta karta bardzo przyda. Po to, żeby zniszczyć to dziadostwo, które tutaj mi bardzo przeszkadza. Niech będzie ekranowy minibot. Myślę, że oprócz tego zabijemy smoka. No i koniec tury. Dobra, w razie czego mamy ogra w dłoni, ani razu mi się dzisiaj nie trafił kraken, a mam w talii dwa. Gdzie są moje krakeny? Poprzednio mi wygrały praktycznie każdą walkę, a dzisiaj nawet nie chcą mi do ręki wpaść. Mam już dość późną turę, więc krakeny byłyby bardzo mile widziane. Tymczasem, jak widzimy, ani widu, ani słychu po nich. Tak sobie myślę. I co, zbijesz boską tarczę i zabijesz minibota pająkiem? Czy jednak masz jakiś inny plan? Wszyscy będą wypełniać okay. I golem zbożowy. Akurat golema zbożowego mogę zranić moim szkarłatnym czyścicielem. Tylko w sumie takie zranienie i tak mi za dużo nie da. Dobra, mamy Murloka Rycerza. W zasadzie mógłbym go teraz użyć. I chyba nawet to zrobię. Dlatego też wyskakujemy z Murlokiem, użyjemy Hero Power. O! Świetnego Murloka dostałem! Brawo! Dobra, dobiję pająka, wystawię czyściciela, który zabierze 2 punkty życia robocikowi. No i tyle. Powiem wam, jest słabo. Jest słabo, bo mamy późną turę, a moich krakenów nie ma. Prawdopodobnie w tej turze będzie mógł wyczyścić wszystko, co mam na pole, w jakikolwiek sposób. A ja nie za bardzo mam co na to poradzić, dlatego jak widzimy, dzisiaj szczęście mi nie za bardzo sprzyja. Tak czułem, że dzisiaj nie jest dobry dzień, żeby nagrywać tak świeżo po Sylwestrze, jeszcze wczorajszy. No, co tam dostałeś? O, świetnie, bo czemu nie? Oczywiście musiał bafnąć go. Teraz jeszcze broń sobie podpakuję. Aha. Ma mało punktów życia w zasadzie nasz przeciwnik. 9. Można by było trochę go potargać. Tylko, że za bardzo nie mam jak. Dobra, myślę, że pójdziemy na face, wystawimy koleżankę z boską tarczą, wystawimy tokena i liczę na jakieś buffy, które mi być może wpadną do ręki. Teraz jego broń będzie miała za każdym razem 3 ataku. Co z jednej strony jest nieciekawe, a z drugiej w sumie neutralne, bo ma tak mało punktów życia, że może nie będzie ryzykował bicia moich stworów bronią. A czy faktycznie to się zaraz okaże? W razie czego, jak chcę zabić mojego ogra swoimi stworami, to 2 z nich musi zmarnować, więc może nie będzie źle. Okej. Okay. Zbija swoje punkty życia, dla mnie spoko. Teraz by mi się kraken bardzo przydał, nie ukrywam. Poświęcił kowala, okej. Okay. W ten sposób zrobiłeś, no dobra. Żeby tylko taunta żadnego nie wystawił, to myślę, powinienem być w miarę bezpieczny. Ile on tych mechów ma w tej talii? Co to za mech Rogue'a spotkałem? Ha, świetnie. To mnie w tym momencie nie za bardzo urządza, jak mam być szczery. Czekam na rozkaz. Dobra, nic nie zabiję, więc po prostu pójdę na face, wystawimy żółwia, może przy okazji zobaczymy, co tam jeszcze ma w talii. Ogr ninja, oczywiście się nie podleczyłem, bo czemu by się podleczyć? No i dobra, w dalszym ciągu może zniszczyć wszystko, co mam na polu. Więc nadal nie jest zbyt ciekawie. O, skryte obójstwo, świetnie. Jeszcze tego brakowało. To nie jest mój dzień, zdecydowanie. Znowu mi wyczyści wszystko, co mam na polu. A ja nic na to nie mogę poradzić, nie mam nic w dłoni. Słabiutko. Dobra, mamy krakena i teraz nie wiem, czy pójść na face i liczyć na drugiego krakena.
czy coś mu zbić. Myślę, że jesteśmy w tak tragicznej sytuacji. Ile on w ogóle nas uderzy w kolejnej turze? 12, 14, 16, 19. Więc pójdę na face i będę modlił się o to, żeby drugi kraken mi wpadł do ręki, ewentualnie jakaś szarża. Bo jak wiadomo, mam w talii jeszcze golema, mam w talii konnego argenty, mam w talii drugiego krakena. Więc wśród tych 10 kart są 3, które mi wygrają grę. Ojojoj. W razie czego mój przeciwnik w tej turze musi zniszczyć mojego krakena. To jest pewne. To dodatkowo da nam ewentualnie jedną turę życia. A my się modlimy o jakąś szarżę albo jakiegoś krakena. 4. Bo kolejnej tury już nie przeżyję. Dopiszę ci to, Doran. 4. 10, 14, 18 oberwę w kolejnej turze. Dlatego też tak naprawdę to jest decydująca tura. Nawet konsekrencja by mnie uratowała. Którą w sumie nie wiem, czy mam w talii. Dobra, mamy golema. Ale powiem wam, że tak jak ostatnio gol bez golema i tak bym wygrał, tak dzisiaj to była karta, która uratowała moje życie i moją wygraną. Dobra, jeżeli mam na szybko ocenić dzisiejszy odcinek, to powiem, że strasznie byłem nieogarnięty. Bo tak jak mówię, nagrywanie po Sylwestrze chyba nie jest dobrym pomysłem, ale i tak udało się raz wygrać. Trochę żałuję tej pierwszej walki, no ale dobra, mamy 7-1. Nie jest źle, oczywiście mogło być lepiej, ale i tak nie jest źle. W kolejnym odcinku już postaram się używać więcej mózgu i nagrywać o jakiejś normalnej porze. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!